Cześć, tu Oktawia Nowacka, ambasadorka biegu Erasmusa. Czas na kolejne zajęcia z cyklu treningów i zajęć realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+, oraz Europejskim Korpusem Solidarności. Dziś zapraszam Was do mojej kuchni. Opowiem co nieco o mojej drodze do świadomego odżywiania się, o zdrowym jedzeniu i pokażę dwa proste przepisy na zdrową przekąskę. Wszystko zaczęło się, kiedy miałam 20 lat i kompletnie nie zwracałam uwagi na zdrowe odżywianie. Myślałam, że skoro jestem szczupła, bo dużo trenuję, pięciobój to 4 treningi dziennie, mogę jeść wszystko, co mi się podoba. I jadłam czekolady, jadłam fast foody, jadłam wszystko, co tylko było kaloryczne i mogło zaspokoić moją potrzebę głodu. Do czasu, kiedy miałam 2 operacje kolana rok po roku. Po 2 latach ciężkich powrotów czułam się okropnie i bardzo ciężko było mi wrócić do dawnych wyników. I wtedy jakimś cudem pomyślałam sobie, że może faktycznie fast foody i słodycze nie sprzyjają mojej kondycji fizycznej. I wtedy wszystko się zaczęło. Postanowiłam zmienić swój styl odżywiania i zdałam wtedy sobie sprawę, że kompletnie nie wiem, jak to zrobić. Więc intuicyjnie pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, była wizyta u dietetyka. Poszłam do dietetyka. Pani dietetyk pokazała mi, w jaki sposób mogę zmienić swoją dietę na racjonalną i zaczęłam ją stosować. Po 2 miesiącach efekty były tak zdumiewające, że totalnie zakochałam się w odżywianiu. Zaczęłam zgłębiać tajniki racjonalnego, zdrowego odżywiania po to, żeby być po prostu zdrowym człowiekiem. A jak to jest z tym zdrowiem? Czy uważacie, że gdyby każdy był świadomy tego, że to, co jemy, ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie, na efektywność naszej pracy i na nasze zdrowie w przyszłości, tak chętnie sięgalibyśmy po wysoko przetworzoną żywność? Myślę, że nie. Zazwyczaj obawiamy się czegoś, co jest w stanie zagrozić naszemu zdrowiu natychmiast. Na przykład obawiamy się wypadku. Ale rzadko dostrzegamy rzeczy, które są rozłożone w czasie. Nie widzimy zmiany naszego samopoczucia pod wpływem nieodpowiedniego odżywiania się, która trwa latami czy miesiącami. Zazwyczaj traktujemy to jako nasz normalny stan. Wszystko jest kwestią tego, żeby uświadomić sobie, że żywność to nasze paliwo. Dostarcza wszystkie niezbędne składniki odżywcze do naszych komórek, do naszego organizmu. Sprawia, że nasz układ odpornościowy lepiej pracuje, poprawia nasze zdrowie fizyczne, ale także sprawia, że czujemy się lepiej psychicznie. Jeżeli chociaż raz spróbujemy i poczujemy różnicę między tym, jak czuliśmy się wcześniej, a tym, jak czujemy się teraz, zmiana stylu życia stanie się dla nas czymś naturalnym i oczywistym. Ale trzeba spróbować. W zdrowym odżywianiu nie chodzi o to, żeby już nigdy nie zjeść batonika czy chipsów. Chodzi o to, żeby podstawy naszej diety tworzyły produkty jak najmniej przetworzone. Nie ma też jednego uniwersalnego sposobu odżywiania dla każdego. Inaczej będzie odżywiał się wyczynowy sportowiec w zależności od dyscypliny, jaką uprawia. Inaczej będzie odżywiał się sportowiec amator, a inaczej osoba z ograniczoną ilością ruchu. Jeżeli macie jakiekolwiek przypuszczenie, że Wasze problemy wynikają powiedzmy ze złego sposobu odżywiania się, najlepiej skonsultować się ze specjalistą dietetykiem, który ułoży dla Was spersonalizowaną dietę. Ale zdrowe zamienniki do swojej kuchni możecie wprowadzać już dziś. A jeżeli ich nie znacie, pokażę Wam, z jakich produktów korzystam na co dzień. Nie posiadam w kuchni cukru, białej mąki czy innych przetworzonych produktów, co nie oznacza, że nie przydadzą się w czasie długotrwałego wysiłku fizycznego, w czasie zawodów czy pomocnej jednostce treningowej. Natomiast na co dzień staram się używać produkty pełnoziarniste, takie jak różnego rodzaju kasze, kasza gryczana, kasza jaglana, kasza pęczak, płatki owsiane, brązowy ryż, różnego rodzaju warzywa strączkowe, soczewica w różnych kolorach, ciecierzyca, fasola, groch, makarony z warzyw strączkowych, pełnoziarniste makarony, wszystkie rodzaje orzechów, pestek, nasion, suszone owoce, które świetnie nadają się do różnego rodzaju deserów, świeże owoce i dużo surowych warzyw. Często pada pytanie, co jeść i na ile czasu przed treningiem biegowym. Otóż jest to kwestia bardzo indywidualna, ponieważ niektórym wystarczy 30 minut przerwy między posiłkiem a treningiem, a niektórzy potrzebują godziny, 2 czy nawet 3 godzin przerwy. Ja osobiście najlepiej czuję się po posiłku zawierającym zboża oraz owoce. Wtedy mniej więcej po 1,5 godziny jestem w stanie zrealizować trening i czuć się bardzo lekko.
Natomiast posiłki bardziej ciężkostrawne, które zawierają strączki, jadam przy okazji głównych posiłków albo w dłuższych przerwach między treningami. Teraz chciałabym Wam pokazać dwa bardzo proste przepisy. Jeden na naleśnik z kaszy gryczanej, który dla mnie świetnie nadaje się na posiłek przedtreningowy, oraz przepis na bardzo pożywny, smaczny deser, który może nie zjecie przed treningiem, ale świetnie nadaje się na przekąskę już po treningu. Na noc namaczam kaszę gryczaną niepaloną i przekładam rano do kielicha blendera. Namoczona kasza gryczana jest lekko kleista i wystarczy ją teraz zblendować i wysuszyć na patelni, żeby powstały naleśniki. Ale jeżeli tak jak ja chcecie dodać trochę mleka roślinnego i odżywki białkowej, to należy odlać zbyt dużą ilość wody i zastąpić ją mlekiem. Kaszę nieco odlałam, teraz dodaję ulubionej odżywki białkowej roślinnej i trochę mleka sojowego. Ma powstać dosyć gładka masa, z której będzie można zrobić naleśnika. Nagrzewamy patelnię z odrobiną oleju, u mnie kokosowy, ponieważ daje dobry smak naleśnikowi. Oleju naprawdę powinno być niewiele, ponieważ naleśników nie będziemy smażyć, tylko suszyć. Na patelnię wylewamy nasze ciasto z kaszy. Po około 2 minutach przekładamy naleśnika na drugą stronę i suszymy kolejne 2 minutki. Takiego naleśnika można zjeść z takimi dodatkami, jakie tylko lubimy. Ja smaruję go swoim ulubionym kremem orzechowym i dodaję maliny. I taki pożywny naleśnik świetnie nadaje się na śniadanie i na posiłek przedtreningowy. Kolejny przepis jest jeszcze łatwiejszy. Jest to przepis na pudyń czekoladowy z bananów i z awokado. Dodajemy jedno całe awokado, 2 banany, 1/4 garść orzechów nerkowca, w moim przypadku dużo kakao, tutaj wedle upodobania, ja lubię mocno czekoladowy. I zalewamy mlekiem roślinnym. Całość wystarczy zblendować. Deser gotowy. To jest naprawdę pyszne.